Okej, okay, jestem z wami z powrotem. Niestety pomiędzy tym nagraniem, co widzieliście przed chwilą, a raczej tą pierwszą sesją, albo drugą w zasadzie sesją, a tym, co teraz widzicie, jest różnica między dwoma dniami. W sensie takim, że musiałem przerwać niestety nagranie, ponieważ wypadła mi jedna rzecz, którą musiałem załatwić. No i później, wiadomo, już trochę siły nie miałem na dalsze kontynuowanie. Więc nagrywam te nagranie, które teraz widzicie, dwa dni później. Czyli tak jak to po pierwotne nagranie było w czwartek, tak to jest teraz w sobotę o godzinie, uwaga, 11:16. No i przy okazji mamy 33 życie. Tak więc myślę, że ponieważ zostały nam już tylko 3 poziomy do ukończenia ogrodów południa, to myślę, że najwyższy czas iść uratować sierżanta Lota, zwanego w oryginale jako Sergeant Baird. A, Spyro, mój druhu! Czarownica przyłapała tego pingwina na zabawie rakietami w fabryce fajerwerków. Jestem skłonny przekazać go w twoje ręce, jeśli tylko zechcesz uiścić drobną opłatę. Tak, my znamy już te twoje zagrywki. Najpierw zobaczmy, co będzie, jak damy nie ma mowy. Drogi Spyro, powinieneś zapłacić. Założę się, że biedak tęskni za fiordami. Ale ty bierzesz nas na litość, nie? Jakiś ciebie frajer, dobra, masz. Co za naiwniak! To jest dosłownie najlepsza rzecz, jaką możesz dziś zrobić, Spyro. Właściwie jaką kiedykolwiek zrobiłeś. I tak, tam zdety wiesz, o co chodzi. Skoro jestem naiwniak, to oddawaj kasę, złodzieju jeden. Sierżant Lot, 90068. Czekam na rozkazy, sir. Chyba musisz poszukać swojego dowódcy, nie? Hej, a co to jest? To najnowsza broń wojskowa. Wyrzutnia rakiety DBX-9, majstersztyk. Czemu nie użyłeś ich, by uciec? No bo dysponuję ograniczoną amunicją. I chciałem zatrzymać ją. Do tego! Powiedz, skąd się tu wziąłeś? Sądziłem, że smoki wymarły tysiące lat temu. Cóż, pogłoski o naszym wyginięciu są odrobinę przesadzone. Po prostu chcieliśmy mieć trochę spokoju. Jeśli marzy ci się cisza i spokój, powinieneś trzymać się z daleka od mojej ojczyzny. Mam zamiar całymi tygodniami rozwalać nosorogi. Bywaj! No cóż, kolejna postać skopała dupę naszemu chciwemu Moneybagsowi i bardzo dobrze. Najlepiej, żeby mu kopali non-stop zadek, dlatego że uważam, że jest on chciwą postacią. I teraz zobaczmy, co ciekawego będzie czyhało na nas w poziomie baza sierżanta Lota, zwanego Sergeant Baird. I będę się do niego zwracał jego pełnym imieniem, a nie przetłumaczonym. Let's go! Tak więc lecimy sobie w kręgi sierżanta Lota, aka Sergeant Bairda. I zobaczmy, co tam ciekawego będzie miał dla nas przygotowane. Nie mogę się tego serdecznie doczekać. Mam nadzieję, że to będzie dobry poziom. Muszę wyszkolić kolibry. Jeśli mamy zamiar zaatakować czarownicę, muszę osiągnąć szczyt swoich możliwości. Sierżancie, sytuacja wygląda następująco. Wczoraj o 18:45 zaatakowały nosorogi. Broniliśmy się najlepiej, jak potrafiliśmy, ale bez wsparcia dowódcy nasz opór okazał się bezskuteczny. Przed 19:00 oddział został rozgromiony, a nosorogi przejęły kontrolę nad bazą. No to czyli w dużym skrócie będziemy musieli pozbyć się nosorogów z bazy sierżanta Bairda. Swoją drogą, zanim ktokolwiek mi powie, Michał, ale to jest głupie, przecież ty grałeś w Spyro 3, więc dlaczego ty robisz taką dozę tajemniczości? Ponieważ na nowo ogrywamy Spyro 3, to jest raz. Dwa, w życiu w Spyro 3 zagrywałem się bardzo mały razy. A trzy, co jest również ważne, lubię sobie przypominać takie rzeczy na nowo. Ja Spyro 3 z całej serii znam najgorzej w zasadzie, bo ja najmniej się zagrywałem w Spyro 3. Ja więcej ogrywałem Spyro 2 oraz Spyro 1. Najmniej Spyro 3, bo w dzieciństwie, tak jak już wspominałem niejednokrotnie, grałem tylko i wyłącznie w demówkę. A później dopiero na emulatorku poznałem Spyro 3, tego prawdziwego. Tego finalnego. Tego finalnego, oczywiście.
Tak więc dobra, lecimy teraz do góry, do góry, do góry, patrzymy co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. Sierżancie, zaskoczmy wroga odpalając rakiety za pomocą ataku. No i proszę bardzo, wróg został zaskoczony. Nie ma czego tutaj się bać. Jeden precyzyjnie wymierzony strzał powinien rozwalić drzwi. Jak najbardziej tak. Jak widzisz, rozwalił drzwi, tak więc nie ma czego się martwić. Ogólnie śmiesznie wyglądają tutaj Reynoki, bo oni mają to taki farmerski strój w sumie, bo mają to takie szelki. Nie wiem w ogóle dlaczego. W ogóle czemu oni mają anielskie skrzydła? To mnie zastanawia w ogóle. Gin, przepadnij, w gówno wpadnij. Tyle mam ci do powiedzenia. A, i moje rakietki nic nie zrobią tutaj. Nawet jeżeli dam ten namierzenie, okej. Czyli moje rakietki po prostu są za słabe. Masz mi coś do powiedzenia? Nie. W locie nie chcesz ze mną rozmawiać. Spoko, rozumiem. Szanuję nawet, bym powiedział. Sierżancie, prowiant wroga został przejęty. Z pustymi żołądkami daleko nie zajdą. Sierżancie, nosorogi zablokowały wyjście z jaskini pancernymi drzwiami. Musimy się wydostać, a wysadzenie ich jest niemożliwe. Niech pan zabierze ciężarki i przetransportuje je na przyciski, które znajdują się po obu stronach drzwi. Po osiągnięciu pozycji wystarczy wcisnąć szarże, by opuścić ciężarki. Wciskając akcję raz, spojrzy pan w dół, a robiąc to ponownie w górę. Okej, no to już mamy zadanko, czyli będziemy musieli teraz te ciężary spuścić na te oto obiekty. Proszę bardzo. Coś takiego właśnie w taki sposób. Przy okazji atakując Reynoków tutaj, którzy latają sobie i myślą, że są nieśmiertelni. Ta jasne, srają muchy, będzie wiosna. Uratujmy kolejnego ptaszka. Musimy ich jeszcze trzy uratować. Trzech ptaszków musimy uratować. Trzech ptaszków, ptasiorów. Okej. Tak więc lecimy, nie śpimy. Ogólnie z tym poziomem, ten poziom w sumie bardzo lubię, jeżeli chodzi o drugi świat. Pewnie dlatego, że samą postać Sergeant Birda bardzo lubię. Kiedyś miałem podejście takie, że nie przepadałem za bardzo za tą postacią, ale szczerze powiedziawszy, według mnie, no gorszy od Sergeant Birda jest tylko i wyłącznie Agent 9. Serio, Agent 9 to jest jedna z najgorszych postaci, jeżeli chodzi o Spyro 3. Nie lubię bardzo tej postaci i to głównie przez to, że... Jego poziomy są nudne. Okej, jak najbardziej masz pozwolone na wiwat. Ja nie mam prawa ci bronić, w sensie mam prawo, ale nie chcę tego robić, dlatego że uważam, że to byłoby po prostu głupie. Proszę nie rezygnować z walki, sierżancie. Prawie nam się udało i jestem tuż za panem. No i bardzo dobrze. Cieszę się, że mamy tutaj jakikolwiek ten... Cieszę się, że mam jakiekolwiek tutaj wsparcie w tobie, pani kapral Gabriela. Tak się chyba nazywałaś. Ładne imię swoją drogą, Gabriela. No cóż. I Biedronka, Biedronka, proszę, padnij przede mną. Jim, padnij przede mną, bo ty reprezentujesz Biedronkę. O, i tak ma być, dokładnie tak. Tak jak ja sobie zażyczyłem tego. Już Jim nie będzie reprezentował Biedronki, no bo po co? Po co to komu? W ogóle ile mamy już? 200 na 500 klejnotów już? Przecież ja myślałem, że dopiero co stówę mamy. Kurde, ale szybko idzie. Proszę nie rezygnować z walki, sierżancie. Prawie nam się udało i jestem tuż za panem. A, czyli tutaj nic nowego Gabriela nie powie, okej. Myślałem, że jakiś nowy tekst się pojawi. Ale no, jeżeli się nie pojawia, no to trudno się mówi. Tak więc tak, dzięki temu, że żeśmy teraz uratowali Sergeant Birda, w sensie go odkupili od bankiera aka Moneybagsa, to będziemy mogli wrócić do poziomu Stopiony Krater, aczkolwiek chyba w tej sesji tego nie zrobię,
bo uważam, że troszeczkę jest to bez sensu. W sensie zrobię to po prostu... Zrobię to po prostu w następnej sesji, kiedy zanim ruszymy na trzeci świat dokładnie, no bo w tej gierce mamy praktycznie cztery światy, więc teoretycznie po pokonaniu drugiego świata już będziemy mieli połowę gry za sobą, teoretycznie. Bo w praktyce, no powiedzmy, będziemy mieli dużą część gry zaliczoną, ale chyba jeszcze nie połowę. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i tak jak widzieliście, przed chwilą mieliśmy tu rakietki. Tylko nie wiem, gdzie one teraz spadły. Chyba nie ma ty. A nie, dobra, są. No i kwadratem możemy tak zwane rakiety zrzucać. Tak więc przyda nam się to do chociażby niszczenia, o właśnie, tych skrzynek, żeby nam klejnoty wypadły. Okej, jak najbardziej tak. I teraz, zanim polecimy dalej do przodu, to teraz cofnijmy się. O, dokładnie tutaj, przy okazji sobie amunicję zbierzemy. Chyba mogę to zabrać, co? Czy nie mogę? A nie, nie mogę. Myślałem, że to się zaliczy jako amunicja. Dobra, no tam mogłem popełnić błąd. I teraz lecimy sobie w... Kurde, halo! Myślałem, że tutaj klejnot jest, ale tutaj biedronka jest. Więc teraz tak, lecimy sobie w tę otóż stronę. Z tego co pamiętam, chyba za te wszystkie świstaki, bo to są chyba świstaki albo krety, można dostać achievement, aczkolwiek my się w to nie będziemy bawić, bo nie mam zamiaru. O, i właśnie, i teraz zrobiliśmy taką wielką dziurwę w ziemi. Więc do tej dziurwy sobie przy okazji spadniemy. A co? Ja mam nie spaść? No proszę was. I nic tutaj już nie ma, więc będziemy mogli teraz lecieć dalej. I przy okazji pokonywać nosorogi, a karajnoki. W ogóle nosorogi to taka trochę dziwna nazwa. W sensie, nie mam nic do niej, ale kurczę pieczone. Jestem przyzwyczajony do rajnoków, okej? Myślę, że to nie tylko ja. Mogę raportować, sierżancie. Sierżant Nikita, o kurde. Sierżant Nikita. Ale imię. Normalnie jak ten, Elton John miał przecież takie nagranie zatytułowane Nikita. Więc no, ciekawie, ciekawe rzeczy się dzieją. I teraz wydostajemy się oczywiście. Skąd ja to wiedziałem? No cóż, że tak powiem, mój węch mnie nie zawiódł tym razem. Bo wiecie, ja to wyczułem po prostu. Czułem to. Więc dlatego dzięki temu się wydostałem i mogę sobie dalej eksplorować poziom. Czy tu był jakiś rajnok? Nie, to był świstak. A my świstaków nie lubimy, nie szanujemy, więc idziemy po prostu dalej. No i powróciliśmy w właściwą część poziomu, czyli dokładnie dalej. I przy okazji unicestwujemy sobie właśnie rajnoki, które tutaj nas zaczepiają. Misja ukończona. Wspaniale, że pan wrócił, sierżancie. Ryan Lee. Aha. No to nieźle. Że tak powiem, smoczek się zmęczył i poszedł spać. Okej. Sierżancie, zanim zaatakujemy zamek czarownicy, musimy uratować pozostałych członków oddziału. Dobra. Masz tak w banku. Masz tak w banku, moja droga. Uratujemy. Bo tylko chyba jeden został, co nie? Tak, tylko jeden. Tak więc nie masz czego się martwić. My zaraz się zabierzemy za temat. Tylko zanim to zrobimy, to najpierw wypadałoby zeksplorować jeszcze te otóż miejsce, dlatego że tutaj, o właśnie, tutaj będą klejnoty również. Tu chyba nawet życie gdzieś było, z tego co pamiętam. Tak, jest nawet słoik z tym motylkiem. I dwa życia żeśmy zgarnęli. Nice. No to się nazywa nadrobienie, że tak powiem, zaległości. Jestem przekonany, że w tym let's playu bez problemu was 60 żyć będziemy mieli. Może nawet trochę i więcej. Jestem tego teraz święcie przekonany, bo życie tutaj tak łatwo wpadają, że to jest naprawdę szok. Ja będę miał naprawdę o wiele więcej żyć niż w moim oryginalnym let's playu ze Spyro trójki na PS1. I dlaczego mówię oryginalnym? Dlatego, że to był pierwszy let's play. I nie, to, że nie mówię, że to jest oryginalny, to nie oznacza, że jest nieoryginalny, tylko po prostu chodzi mi cały czas, mówiąc oryginalny, o retro Spyro trójkę. O, tak to powiem. Czyli
W sumie może przestanę mówić oryginalne, tylko będę bardziej mówił o Retro Spyro 3, bo tak będzie łatwiej w sumie. Nie uważacie? Chyba tak, tak będzie o wiele łatwiej. Dobra, pyk, 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 pyk. I zium! Dobrze. Teraz patrzymy, co dalej. Tu mamy biedronkę. Klejnoty chyba jeszcze gdzieś na dole będą. A jak? ...469, czyli brakuje nam jeszcze jednego jajka i paru klejnotów. Okej, okay, czyli następne klejnoty będą już tutaj. W tej jakże ponętnej jaskini, gdzie mamy system ognia, który leci ze ściany. Cóż za imponujące doznanie. Sierżancie, zanim mnie schwytano, odebrałam agresorom to jajo. Szeregowy Helena, okej. Okay. Roy. No to mamy Roya uratowanego, Roymana. Royman uratowany, 63 jajka. Dobra. Tutaj do góry nie możemy się chyba wydostać, nie? Ponieważ tutaj nie ma nawet powierzchni. No to czekaj na rozkazy, jeszcze żadnego rozkazu nie wydałem, tak więc stój tutaj grzecznie, a my sobie wracamy w takim razie powolutku do przodu. No może nie powolutku do przodu, ale no, jakoś wróciliśmy. O, i Sparks się przy okazji pojawił. Dobra, to gdzie są jeszcze Sparksie klejnoty? Pokazujesz do góry, więc lecimy do góry. Coś mogłem u góry przeoczyć? Coś tutaj mi pokazujesz. W tamtą stronę. Gdzie ja pominąłem jeszcze klejnoty, mój drogi? Tu u góry coś jest, mówisz? Czyżby balon? Nie. To co ja pominąłem? Może inne pytanie, gdzie ja to pominąłem? Aha, dobra, balon. Faktycznie. I coś tutaj jeszcze, czyli lecimy do góry. O, i tutaj jeszcze mamy koleżkę, który został pominięty z jakiegoś powodu. I coś tutaj jeszcze jest? Ty, faktycznie, patrzcie, jak ja ślepy jestem. Masakra. O, i teraz mamy 100% już zrobione. No i gitara, no i możemy wyjść z tego poziomu, no poziom na 100% zrobiony, 40% gry. Tak więc opuszczamy poziom i idziemy sobie stąd, już wszystko zrobione, nice one. No i jesteśmy z powrotem już w naszym hubie, w ogrodach południowych, więc praktycznie rzecz ujmując, został nam już tylko jeden poziom przed bossem i później poziomem Sparksa, którego sobie oczywiście również zrobimy. Tak więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy, zabieramy się za poziom, który tutaj na nas czeka, ale będziemy musieli go sobie najpierw odblokować, robiąc minigierkę Huntera. Hej, Spyro! Zoe powiedziała mi, że jeśli trafimy w to cudeńko, portal się otworzy. Może spróbuj upuścić na nie kamień. Tak więc, proszę cię bardzo. Po podniesieniu kamienia użyj akcji, by... Specjalnie dla ciebie to zrobię. O! No do zobaczenia później!
To do zobaczenia później. Aha, i nic nie masz mi ciekawego do powiedzenia? Okej, okay, czyli robimy zaczarowane wieże. Haunted Towers bodajże on się tak nazywał w oryginale.